czy jak dziwne rzeczy polejemy czekoladą, to będą to smaczniejsze dziwne rzeczy? Nie wiemy tego, wy tego nie wiecie, dlatego to testujemy. Czekolada w polewie, czekolada mleczna, mleczna polewa, polewa mleczna. Ty każdy coś przygotował i będziemy sprawdzać, zalewać, sprawdzać do lodówki, czy to będzie dobre. Zdrowe czy smaczne? No smaczne, po co mi zdrowe? Kupiłem to dla Becky. Zory i hafty polskie. Region łowicki jest jednym w Polsce, gdzie wykonuje się wycinanki wielobarwne. Co? Wycinankarki. To są babki, które wycinają. Tak, kim jesteś? Jestem wycinankarką. Wycinankarką jestem, ziom. Posługują się licznym zestawem kolorów dochodzącym nawet do 30 odcieni, naklejanych jeden na drugi. Z tego względu wycinanki łowickie nazywane są naklejarkami. Ja pierdzielę! Pięć sposobów na bawi i uczy. Chciałem zjeść kanapkę, oni mi robią mindfucka. Już nie zjem. 116 gramów świni tutaj. Co dalej? Boże, wyciągnę coś, ale ja o swoim nie będę tyle mówił, bo wszyscy to znają, co mam. Proszę Państwa, Haribo, ale Wumis, czyli Wumisie, czyli robaki. Chciałbym, żeby były właśnie takie długie, fajne. No dobrze, no to teraz coś zdrowego. Takie snack marchewki, świeże i chrupiące, umyte pod bieżącą wodą, tak jest na opakowaniu. Ja sobie je otworzyłem, żeby nie tracić czasu na wizji, od razu je sobie obrałem, taki jestem. Czyli że samo mycie zapewniane przez producenta ci nie wystarczyło. Tak, no i co ty tam masz? No ja tutaj mam teraz oliwki, lubię zielone oliwki. Wolę czarne, natomiast wziąłem zielone, ponieważ są słone. Czarne? Tak, tak. O Jezu, jak ja nie lubię czarnych oliwek, zielone dla mnie torpeda. Pokażcie mu w komentarzach, że czarne są lepsze. Piszcie w komentarzach, team zielone, team czarne. Ale przede wszystkim team czarne. Przechodzimy dalej. Dobra, lecimy. Wyciągnąłeś to, bo lecimy od pierwszego. Dobra. To co, lecimy od... Tak o, od marchew na pewno nic nie pobrudzi. No to marchew. Później polecimy tym. Na końcu oliweczki i szyneczka. Marchewkowe pole. Na, na, na. Na, na, na. Marchewkowy. Polu jak warzyw od kwie. A, czekałem. Mówisz, że wszystko? Ale patrz jak szybko, to jest szybki patent. Mhm. Ciak, ciak i jest już oblane. Ale szczerze teraz jak ją obrałeś, to widać, że tak pociachałeś ją na matematycznie, na takie ośmiościanki. A czemu dolewasz? Oliwy do ognia, dawaj te. Po kilka czy po jednym? Nie, po jednym. No inaczej, to jest kolejna rzecz, która nie może być niedobra. Fajnie to wygląda, powiem ci. O kurde, to będzie pyszne. Mówisz? Musi być. Ale jak ładnie wygląda w ogóle? Z tego literki można byłoby układać. Tu mamy A, tu mamy C, tu mamy C. A co teraz? Co mamy? Teraz mieliśmy zrobić oliweczki. Oliwki. Wiesz, że szynka to będzie torpeda. No, no lubię zielone, lubię. One, two, three, four. English, baby. 5-6. I patrz, to jest piękna sprawa. O, tutaj normalnie mieszasz i same się pokrywają, no to jest ładne. One wyglądają jak draże, jak korsarze, człowieku. Czyli rzeczywiście, takie troszkę większe. Tak. O kurde, sztaba. Co, przykleić się do łyżki? Czekolada nam zastyga. No ale nic, mamy oliwki. Więc co, to trzeba? Podgrzać czy nową dolać? Podgrzać. No dobrze, no to w tym czasie jak je podgrzała, możesz otworzyć szyneczkę. Wiem, że chcesz spróbować po plasterku. Czekaj, bo jak zjemy po dwie, to zostaną nam cztery. No bardziej idealnie się nie da. Ale ja lubię tak sobie wejść, podejść do lodówki, otworzyć i taki plaster, ale jeszcze przy otwartej lodówce. A ja go robię inaczej. Ja ten plaster zwijam, a jeszcze mi ser żółty obwijam. I szyneczka i serek. Będę kupował. Mhm. Będę dziada kupował. Ale dobra. O! No to jak jest gorące, znaczy, że jest okej. Okay. Zwijam w rulonik. Uwaga. To też będzie dobre. To będzie dobre. Bo ta szyneczka jest... Nie może być tak, że szynka jest dobra i czekolada jest dobra i połączenie wyjdzie niedobre. To jest jakbyś miał worek pieniędzy i posypywał go diamentami. No, no. Mój, i to jest porównanie. Ale do dupy, już jestem za bogaty. Pomieszało mi się teraz. No. Głowie, o tym tam... Jakbyś moczył pranie w jakiejś tej misce. Skarpety. Za mało czekolady, musisz otwierać to. Chociaż wiesz co? Nie, no, ale dlaczego? No bo ten jeden zjemy sobie. Przecież ale to tak może ten do poczęstunku kogoś. Tu się puknij! Od kiedy my częstujemy smacznym? A ten, proszę cię. Ugryzaj. Kochani, my teraz z tymi produktami lecimy do lodóweczki, a wy zobaczycie, jakie łobabeny udało nam się zrobić. No i po przerwie witają was największe łasuchy. Ja usiadłem, jakbyśmy zapowiadali nowy odcinek, przecież miał być słodycz. Będą sztosy. Będą sztosy, ja już to wiem. Od czego zaczynamy? Mięso na końcu. Mięso na końcu. Weźmy najpierw to, co ja myślę, że będzie najgorsze.
marchew. O ja, to jest to, co było wcześniej. Marchew puściła soki. Nawet nie chce mi się, tego próbować. Kwata, nie możesz się łączyć z wodą, musisz się łączyć z tłuszczem. Niestety. Jeżeli Achilles miał piętę, która go zabiła, to czekolada ma wodę, która ją zabija. Woda jest piętą Achillesową naszych czekolady. Czasów. Naszych czasów. No już się pomyliły hasła wyborcze. Te smaki ja mam w buzi, a one się nie łączą. Woda je oddziela. No tak, to jest tak, tak jakbym miał deskę przez język i podniebienie i sobie jadł marchew i czekoladę. Ty, nie pokazałeś marchwi do kamery, czy pokazałeś? Nie pokazałem, ale nie miała żadnego sensu. Dobra. Dlatego teraz wezmę dwie oliwki. Nie umiem liczyć, dlatego wziąłem trzy. O kurde. Niestety jest trochę wody, ale ta woda jest słona, więc troszeczkę ratuje. Ale kurde, robi mi się mdło. W ogóle... Jak zjesz dwie łyżki samych oliwek, robi się mdło. Tak samo jak zjesz dwie łyżki czekolady, a to łączysz, więc też jest źle. Kurde, no ciągle żałuję, że mamy słodką czekoladę. Trzeba następne serie, proszę, już ode mnie, robimy w gorzkich. Bardzo bym chciał, żeby to działało, ale nie będę was kłamał. Szkoda, bo to mógłby być hit. Co teraz, panie? Żele! Razem obstawiamy, że szynka będzie sztosem. Tak, tak? Ja myślę, że żelki niestety będą za twarde. Ciekawe. Zanim zjesz żelka, to już całą czekoladę wycmoktasz. Dla mnie osobiście na razie najlepsze. Jak na razie tak, ale porównując do innych rzeczy, które robiliśmy, to nie. Ale na dzisiaj na razie wygrywa. Ma jeszcze szansę. Wszystko, co było słone, czekolada była za słodka. A ten żelek jest słodki i ta czekolada, powiedzmy, że jest za słodka? Nie jest w ogóle za słodka. Masz rację. No dobra, przechodzimy teraz do pyszności, mam nadzieję. Co tu się wydarza? Czy to Kuba widać? Wygląda teraz jak coś surowego w czekoladzie. Aha. Za dużo czekolady. Ale mi nie weszło. Czekolada z czymś słonym staje się nie do zniesienia. O! Kurde, szkoda szynki. Przecież o, można tu ratować. O, i teraz jest dobra. Ale mamy takiego łasucha na słodycze, co? Krzysztofie! Podszedłbyś? Damy mu chyba numer 2 i numer 4, tak, nie? Tak, tak. Nowa gwiazda czekoladowych doznań. Nowa twarz wedla. Co dostanę? Kuleczkę. Wow. Nie. Wow! Patrz, ale widać tą walkę. To jest walka jody z jodyną. Bo na pierwszy rzut, jak zjecie agrest w czekoladzie, po czym okazuje się, że to jest podrobione i to jest oliwka. Ty, ale dobry jest. Agres w czekoladzie musi być pyszny. My nie powinniśmy do czekolady wsadzać słonych rzeczy, tylko kwaśne. Tak, kwaśne. A agres jest kwaśny. Cytryna w czekoladzie, to będzie ciekawe. No dobra, zamknij oczy teraz, paluszki, dwa. Ale co teraz jesz? Może była wcześniej czarna, a teraz zielona. A dzisiaj by chciał krzyknąć It's a prank, bro. Mówisz, czyli to nie zrobił się agres. Myśleliśmy, że jak poleży, to będzie jak agres. Dobra. No dobra. Aż tak złe nie były. Już bez oszustw. No. Co czułeś? Szczerze? No. Pedigree. Co? Pedigree powiedział? Żar się dla psów. A pieszczaczy mi dzisiaj. No, ale to co tam masz? No ja uważam, że galaretkę. Tak, ale nie, to było bez sensu. Kurczak. No dobrze, to otwórz oczka. Szynka! Z beczką, ale taka naprawdę wypas. O! Znaczy nie z beczki, tylko ze świni, ale... Ale będzie dobra. Dobra, nie? Dobra. Dobra, nie? No i chcesz ostatni trik? Coś za długo to trwa. No, odkrajam się, no bo był wielki kawałek, przecież widziałeś. Czekolada? Szynka? Tak, 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 inaczej zalana, tamte były zawinięte w rulony. Ta sama szynka? No, jest ta sama niemożliwe. Szynka. No tamte były w rulony zawinięte, więc miałeś więcej mięsa, mniej czekolady. A to było na płasko, z jednej strony zalane i z drugiej, dlatego tu jest trochę czekolady. Słuchajku, to my w tym formacie zadajemy pytania. No właśnie. To na płasko w ogóle nie czuć szynki. Serio? Krzysztof. Przez chwilę myślałem, że to, że pranka zrobi się, że karton. My się cieszymy, jak do nas przychodzą goście. No, tutaj Krzysztof jest gościem, bo jest ekspertem od czekolady, ale że my dostarczamy jak ten roller coaster. Tak. Że ty nie wiesz, czy będzie dobre, czy będziesz musiał wypluć. I to jest fajniejsze. Krzychu, ja to schowam do ciebie do lodówki. Co ci zostawić? Oliwki ci smakowały. No, najlepsze. Nie róbcie tego. Oliwki, absolutnie. Kochani, no, słuchajcie, no czas ocenny. Jeden marchew, dwa oliwki, trzy
żelki, 4 szynka. Dobra. Najgorsze. 3, 4. Nie, no warzywa są bez sensu. To nie ma sensu, no. Tak. Dobra, okay. Teraz hit. Hit. 3, 4. Ale ja chcę powiedzieć, że to nie jest hit, to jest po prostu dobra. Po prostu wszystkie te trzy pozostałe były bardzo złe, więc to jest po prostu dobre. Jednym słowem, tutaj nie było żadnego łobabenu, nie było łobaben, nawet nie śmignęło, nie musnęło. Myślałem, że będą czekoladowe sztosy, bo czekoladowe szprosy, no. Szproty. Nie wiem, co to znaczy, ale nie było to smaczne. Ale z drugiej strony rzeczy, które na przykład w ogóle byśmy się nie spodziewali, że są dobre, tak jak w poprzednich odcinkach, okazywały się hitem, więc musicie zobaczyć. Tutaj nie ma łobabena, ale jest coś w miarę dobrego. Nic z tego odcinka nie wędruje do menu w naszej przyszłej, niedoszłej restauracji. I my się z wami żegnamy. Pa, pa!